Zespół Perfect z Grzegorzem Markowskim na czele wydał w swoim dorobku artystycznym wiele świetnych płyt. Do dwóch z nich przyłożył rękę znany mistrz w swoim muzycznym fachu Rafał Paczkowski, zmarł w wieku 61 lat. Współpracował ze samymi gigantami polskiej muzyki. Rafał Paczkowski był realizatorem dźwięku, muzykiem i kompozytorem. To on przyczynił się do świetnej realizacji dźwięku na płytach jestem i geny zespołu Perfect. Do tego pracował z Grzegorzem Ciechowskim, Edytą Górniak, Edytą Bartosiewicz, Lady punk i Korą. Z bólem w sercu żegnamy przyjaciela. Odszedł genialny reżyser dźwięku, muzyk, kompozytor, aranżer, Rafał Paczkowski. Współpracował z nami przy realizacji wielu, wielu projektów płytowych. Realizator dźwięku albumów polskich i zagranicznych wykonawców. Do najbardziej znanych pozycji, które realizował, należą, tak. Tak. I obywatel G.C. Grzegorza Ciechowskiego. Biała Armia Bajmu. Dotyk Edyty Górniak. Lowe Edyty Bartosiewicz. Tacy sami, zawsze tam, gdzie ty, na Lady Punk i Pink Pong Kory, czytamy w komunikacie od Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dodatkowo Rafał Paczkowski pracował przy realizacji dźwięków w filmach Agnieszki Holland Tajemniczy Ogród i Krzysztofa Kieślowskiego Trzy Kolory. Fani zespołu Perfects również opłakują stratę tak ważnej persony dla polskiej sceny muzycznej. Grzegorz Markowski największą sławę zdobył jako wokalista zespołu Perfect. Posłuchaj. Chociaż oficjalna data powstania zespołu to 1980 rok, i właśnie wtedy do grupy dołączył Markowski. Jego początki sięgają 1977 rok. Później Perfect co jakiś czas zawieszał działalność, a następnie się reaktywował. Wśród topowych przebojów grupy znajdują się między innymi autobiografia Niepokonani czy niepłacz fk.zobacz też